Sadzimy? Dobrze, to zaczynamy. Z inicjatywą akcji Drzewka Życia wyszła burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak. Ja mam nadzieję, że ci mieszkańcy tu zostaną na miejscu. Ci mali mieszkańcy, i to ma jakby zatrzymać ich tu, że ziemia śmigielska jest super, super ziemią i tu mają zostać, a nie wybywać. Albo jak przyjadą, to zawsze będą pielęgnować to drzewo. Tak, śmigielska akcja Drzewko Życia wyglądała do tej pory. Jednak pandemia koronawirusa uniemożliwiła w 2020 roku tradycyjne już sadzenie drzewek dla nowonarodzonych mieszkańców gminy Śmigiel. W tym roku jednak akcja Drzewko Życia powraca. Dotyczyć będzie dzieci urodzonych w czwartym kwartale 2019 roku, w roku 2020 oraz w styczniu 2021 roku. Celem akcji jest upamiętnienie narodzin najmłodszych mieszkańców gminy Śmigiel przez sadzenie drzew. Przy drzewkach wbijana jest też specjalna tabliczka, która zawiera imię dziecka i datę jego urodzenia. W tym roku ze względu na obostrzenia drzewka nie będą sadzone wspólnie. Każda rodzina otrzyma indywidualny termin oraz godzinę, kiedy będzie mogła posadzić drzewo dla swojego dziecka. Gmina zapewnia drzewka, tabliczki oraz pielęgnację drzew, a także przygotowanie miejsc do sadzenia. Dzieci zgłaszać można jeszcze do niedzieli przez formularz na stronie internetowej drzewkożycia.śmigiel.pl. Regulamin akcji dostępny jest na stronie śmigiel.pl. W razie trudności ze zgłoszeniem należy skontaktować się z koordynatorką akcji Anną Jurgą pod numerem telefonu 530 996 324.